Rozwiążmy następujące zadanie. Mamy drzewo, którego wysokość pnia wynosi 20 metrów, a obwód 3 metry. Pień jest obrośnięty winoroślą, która rosnąc równomiernie od dołu aż do samej góry, oplata go siedmiokrotnie. Należy obliczyć długość pędu tej winorośli. Problem polega na tym, że pęd jest pozawijany wokół drzewa. Spróbujmy go więc rozwinąć. Wyobraźmy sobie, że pień drzewa nie jest przymocowany do ziemi i można go toczyć. Dolny koniec pnia drzewa podczas toczenia wyznaczy poziomy odcinek. Winorośl, skoro rosła równomiernie, rozwinie się w ukośny odcinek. Jego drugi koniec będzie 20 metrów nad podstawą, bo taka jest wysokość pnia. Oczywiście pomiędzy odcinkiem wyznaczającym wysokość pnia, a odcinkiem otrzymanym przez toczenie dolnego końca pnia będzie kąt prosty. Uzyskamy zatem trójkąt prostokątny. Mamy obliczyć długość pędu winorośli. W naszym trójkącie prostokątnym jest on przeciwprostokątną. Jedna z przyprostokątnych ma długość 20 metrów. Jeśli uda nam się poznać długość drugiej przyprostokątnej, będziemy mogli skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Zastanówmy się więc, jaka jest długość tego odcinka. Przypomnijmy, powstał on wskutek toczenia pnia. Winorośl obrastała ten pień siedmiokrotnie. Zatem, aby ją całkowicie odwinąć, pień musiał wykonać 7 obrotów. Pień ma obwód 3 metry. Po 7 obrotach zostawi ślad na ziemi długości 3 razy 7, a więc 21 metrów. Zastosujmy teraz twierdzenie Pitagorasa. Szukana długość przeciwprostokątnej to pierwiastek z 20 do kwadratu plus 21 do kwadratu, czyli pierwiastek z 400 plus 441, a więc pierwiastek z 841. Pierwiastek z 841, jak łatwo sprawdzić, to 29. Wobec tego pęd winorośli, który obrastał nasze drzewo, ma długość 29 metrów. Na koniec dwa zadania do samodzielnego rozwiązania. Ile razy owinęłaby nasze drzewo winorośl o długości 52 metrów? I drugie zadanie? Winorośl o długości 13 metrów owinęła trzykrotnie drzewo, którego pień ma obwód 4 metry. Jaka jest wysokość pnia? www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.